Klemens Murańka już czeka na zielone światło. I wczoraj skakał dość równo, ale zbyt słabo, aby zdobyć pucharowe punkty. Był 38 w kwalifikacjach i 39 w konkursie, w którym skoczył 117 metrów. Jak widzimy, tam dość mocno powiewa ta biało-czerwona chorągiewka w ręku Michała Doleżala. Ten wiatr jest niekorzystny z tyłu. Nawet teraz jakby troszeczkę słabszy, 123 metrów potrzebuje Klemens, aby objąć prowadzenie. Czy stać go na taki skok? Popatrzmy. Na progu nieźle. No, ale tej odległości, którą potrzebował, aby wyprzedzić cały czas prowadzącego Kanadyjczyka McKenzie Goyff-Clausa, zdecydowanie zabrakło. Podczas skoku Klemensa wiatr wiał z tyłu z prędkością 0,4 metra na sekundę. Odległość Polaka to 113,5 metra. No, tutaj we wszystkich skokach tak mniej więcej ląduje między tym 113 a 117 metrem. Trenerzy mimo wszystko zadowoleni. Klemens Murańka jednak dopiero 17. No tak, Klemens chyba nie jest do końca zadowolony z tego skoku.